Zakład komunalny przy wejściu do cmentarza wystawił również specjalny kosz, gdzie można pobierać bezpłatne worki na śmieci, bo pamiętajmy, że trzeba dbać o czystość na tym cmentarzu, czyli jeśli idziemy gdzieś sprzątać groby, możemy skorzystać z tego miejsca, wziąć sobie bezpłatne worki, a jeśli mamy te puste, zużyte już znicze, opakowania właściwie na znicze, to pamiętajmy, że tutaj z tyłu stoi specjalne miejsce, gdzie można zostawiać takie pojemniki na znicze czy sztuczne kwiaty do ponownego wykorzystania. Co roku na Wszystkich Świętych pojawia się ten sam problem, czyli wzrost cen zniczy i kwiatów. Nie każdego stać na to, żeby po prostu kupić nowe znicze czy nowe bukiety. Ale tutaj opolski cmentarz wyszedł naprzeciw ludziom, którzy mają problemy finansowe. Tutaj można zostawić opakowania po zniczach, lampiony do ponownego wykorzystania, sztuczne kwiaty. Nawet jak widać pojawiają się jakieś płyny do czyszczenia nagrobków, więc ten, kto nie może kupić, nie stać go na to, żeby kupić nowe znicze, wystarczy, że kupi sobie wkład i tutaj zaraz przy wejściu na cmentarz można po prostu wziąć sobie i skorzystać z tej szafki, która niejednemu pomoże w tym wyjątkowym dniu uczcić pamięć zmarłych, a ci, którzy mają niepotrzebne rzeczy, którzy chcą w danym roku skorzystać i kupić nowe ozdoby na groby, mogą te stare przynieść tutaj do ponownego wykorzystania, do czego serdecznie zachęcam.